A o czym marzą dzieci, które odchodzą? No właśnie, to jest ten dylemat, który, znaczy dylemat, to jest ta trudność tej odpowiedzi, bo dzieci, które wiedzą, że odchodzą, mają marzenia tu i teraz. Tak jak wspomniałem o tej dziewczynce 14-letniej, o której mówiłem na początku, no to jej marzenie było przygotowywać potrawy świąteczne i być w domu z całą rodziną, tak? To było jej marzenie. Ona zrozumiała, że miała troszeczkę inny rodzaj świadomości tego zdarzenia, bo no, mimo wszystko 14 lat to jest dziecko, które sporo rozumie, tak? Inaczej jest dziecko 8-letniego, które troszeczkę inaczej zrozumiałoby takie zdarzenie. Ja nie wiem, czy bym zaryzykował powiedzenie takiemu dziecku, że umiera. Chyba nie. Natomiast mogę się odnieść do tego zdarzenia, które opisywałem. Że to były bardzo krótkotrwałe takie zadania, znaczy takie nieodległe w przestrzeni działania, które działo się na... za chwilę mogło się zdarzyć. Idź do sklepu, kup coś, zrobimy z tego coś fajnego do jedzenia. Posiedź ze mną chwilę, bo mi się przyjemnie z tobą siedzi na kanapie, tak? I to było takie... Dlatego też tak się wzruszyłem trochę, bo to takie było spektakularnie oczywiste, a przerażające tak naprawdę w pewnym kontekście i mega cudowne z drugim, tak? No bo jest to rzecz, sytuacja, na którą nie mamy wpływu. Tam w oczywisty sposób nie mieli ani rodzice, ani ta dziewczynka wpływu na to, co się zdarzy. To już było przesądzone. I to jest z jednej strony ogromnie tragiczne i powodujące w takie fale uderzeniowe strasznie trudnych emocji, takich tych zaliczonych do nieprzyjemnych, a z drugiej strony coś, co jest niebywale cudowne i budujące, że ten czas, który nam został dany, spędzamy w taki sposób, że doświadczamy bliskości tej najważniejszej i obustronnie, tak? Mimo tego, że zdarzają się przerwy w tym, no bo jest cudownie, jesteś ze mną w tej chwili, jesteśmy ze sobą blisko i za chwilę mnie dopada, myślę, że za moment cię nie będzie, więc na moment przeżywam rozpacz, ale tym mocniej, za chwilę przeżywam tą bliskość. I to są w ogóle uczucia, które w ogóle trudno pomieścić w wyobraźni, a które się dzieją w takich sytuacjach, dzieją się na bieżąco. Oczywiście jest to, tak mówię, każda sytuacja odchodzenia dziecka jest troszkę inna, tak? A co można powiedzieć dziecku, które odchodzi? Jeżeli jest świadome tego, że odchodzi? Jeżeli jest świadome, to... Nie wiem, co ja bym powiedział. Nie chcę takiego, że bardzo się przymierzyć do takiej sytuacji, ale myślę, że taka sytuacja, że taka wypowiedź, że wiem, co nas czeka, będzie mi bardzo trudno się z tym pogodzić, ale nie musimy nic z tym już więcej robić. To naturalne, że mi będzie bardzo smutno, jak odejdziesz, ale chcę, żebyśmy ten czas spędzili najlepiej, jak to jest dla nas możliwe. Tak, jak ty chcesz, tak? I tak, jak ja będę w stanie to zrobić, tak? A czego potrzebują dzieci, które wiedzą, że odejdą? Co im jest potrzebne? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to spokój. Bo w spokoju może się zrealizować bliskość taka. Taka fajna, bez szarpania, bez jakby takiego biegu za czymś, co jest do ostatniej chwili prawdopodobne, możliwe, bo rodzice większość rodziców pozostaje w takim przekonaniu, że poczekaj, bo może w ostatniej chwili nawet twojego życia przyjdzie ktoś, powie, mam lek, weź, będziesz zdrów albo zdrowa. Myślę, że trudno wyłączyć takie myślenie. Trudno się przestawić na inny rodzaj myślenia. A dziecko, myślę, że szczególnie w chorobie nowotworowej, to czego potrzebuje, to spokoju. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz.